Dzień dobry Państwu. Radosław Wiczak, Polska. Jak co roku zbliża się wiosna, więc K +S wychodzi z inicjatywą webinarów. Czyli wiosna z K +S. Dzisiejszym moim gościem będzie profesor UPP dr Habitowany Witold Szczepaniak. Dzień dobry Państwu. Witaj Witku. Cześć rad. Dzisiejszym tematem będzie temat rzepaku, jako pierwszy webinar z naszej, oczywiście, serii trzech webinarów. Jak wygląda w tej chwili sytuacja rzepaku na polach? Jak, jak to widzisz, jeżdżąc po polach? Można powiedzieć tak, że podobnie jak w latach poprzednich sytuacja jest z jednej strony dosyć dynamiczna, a z drugiej strony bardzo zróżnicowana, bo tak naprawdę, tak jak wyglądało to jesienią w dużym stopniu, to się przełożyło na obecną kondycję roślin, czyli spotykamy się. 25 stycznia. Myślę, że nagranie za kilka dni się ukaże tutaj w internecie. Natomiast co jest istotne, że tak naprawdę patrząc na ten rozwój jesienny w dużym stopniu właśnie determinuje to, co teraz obecnie widzimy na Polach. Tym niemniej, tak jak powiedziałem, no ta sytuacja jest dosyć mocno zróżnicowana. Dlaczego? Ponieważ do część plantacji w tym roku wymagała przesiania, także mamy spóźnione terminy. Siewu, co przy tej niestandardowej pogodzie w okresie jesiennym przełożyło się na to, że nie wszystkie rzepaki w tym roku zbudowały bardzo dużą biomasę i oznaczają się dobrym czy też bardzo dobrym rozwojem. A powiedz mi, bo część rolników w zeszłym sezonie wegetacyjnym przy siewie rzepaków, no niestety oszczędzała na nawozach. Czy tutaj wpływ na to, że nie podano chociażby fosforu i potasu, będzie się odzorowywał na kondycji w tym momencie na wiosnę, czy niekoniecznie? Myślę, że już się odzorowuje, bo tak naprawdę można zauważyć to, że patrząc na warunki pogodowe w okresie jesiennym, mieliśmy dosyć chłodną aurę w okresie września. To skutkowało tym, że te rośliny w początkowym okresie, kiedy jeszcze był dzień dłuższy stosunkowo wolno się rozwijały, no i to oczywiście to w pierwszej kolejności dotyczyło tych plantacji, które zostały zasiane tutaj z opóźnieniem. Później na szczęście przyszedł ciepły październik, bo średnia temperatura dobowa w październiku była wyższa niż w innych latach i częściowo te rośliny nadrobiły zaległości. No i po czym znowu mieliśmy już pierwsze śniegi, pierwsze przymrozki przyszły. W listopadzie, następnie w grudniu. Czym to skutkowało? No mianowicie tym, że standardowo przy braku tego jesiennego nawożenia już w połowie października czy pod koniec października powinniśmy mieć pierwsze objawy niedoboru składników pokarmowych. Przede wszystkim w pierwszej kolejności można tutaj zauważyć azot czy też deficyt fosforu, czyli robią się liście antycyjanowe, robią się liście żółte. Często też rośliny, jak są głodne, odrzucają te najstarsze liście. Przez tą aurę, która wystąpiła w okresie jesiennym. Niejako to się przełożyło w czasie, czy je opóźniło, tym niemniej już dzisiaj można zauważyć, bo tak naprawdę od kilku dni mieliśmy, mamy śniegi tutaj, czy, czy były śniegi, bo dzisiaj już praktycznie 25. ten śnieg już stopniał, mamy dodatnią temperaturę. Tym niemniej już te plantacje, które nie były nawożone, pokazują, że te rośliny są głodne na tych plantacjach, zaczyna się gubienie liści dosyć poważne, no i to może mieć swoje reperkusje, jeśli chodzi o wiosenny rozwój. Powiem tak, patrząc na przebieg pogody, ostatni tydzień grudnia, pierwszy tydzień nowego roku, czyli stycznia, temperatury w Polsce w niektórych regionach sięgały nawet 18, może pod 20 stopni Celsjusza. Ilustrując plantację w połowie stycznia, powiem ci, że groże paków na tych właśnie glebach, gdzie te temperatury wystąpiły, miały nowe przyrosty białych korzeni. Tak. Świadczy to o tym, że ta wegetacja pełzająco, ale ruszyła, prawdopodobnie. tak. Nie, tak? I teraz z drugiej strony. Czy można by przyjąć, że pewna mineralizacja w te dwa tygodnie na większym poziomie zaszła? Chociażby Mówię nie wiem, inaczej. Azotu? Minimum termiczne do wegetacji rzepaku, a minimum termiczne do mineralizacji to są zupełnie dwa minima termiczne. Jeśli patrzymy na to, że rzepak potrafi wegetować nawet w temperaturze nieznacznie powyżej 0 stopni, to niestety te mikroorganizmy, które są odpowiedzialne za mineralizację, one w takiej temperaturze nie funkcjonują. Mhm. Chcielibyśmy temperaturę mieć co najmniej na poziomie 5, 7, 8, 10 stopni, i dopiero wtedy ta biologia gleby zaczyna przyspieszać. A największe tempo rozkładu tutaj glebowej materii organicznej jest, jak temperatura jest w granicach 18, 20, 25 stopni. Mówimy o temperaturze gleby, a nie otoczenia. No i kolejna rzecz, no musi być wtedy jeszcze gleba wilgotna. A no właśnie. Kolejna myśl, która mi się nasuwa, no rzepak jest rośliną o bardzo dużych wymaganiach pokarmowych i teraz powiedz mi, jeżeli ktoś nie zastosował nawożenia jesiennego, chociażby tym P i K, o którym mówiliśmy, ewentualnie żadnego nawożenia azotowego, to jak w tym momencie zbliża się wiosna, za chwilę będzie możliwość zastosowania pierwszej dawki azotu i nie tylko azotu, jak byś Podkreślił albo nakierował y, naszych y, słuchaczy na to, jak mają w tej chwili wejść z nawożeniem, jak, jak wyjść w ogóle, jak przemyśleć ten temat. No generalnie no, nie, tutaj natury nie oszukamy. No, rzepak zalicza się tutaj, jak wspomniałeś, do tych roślin bardzo wymagających, posiadających wysokie potrzeby pokarmowe. No i teraz kwestia jest tego typu przede wszystkim, ile zostało po roślinie przedplanowej, jaka była ta rodzima żyzność gleby, bo ten brak nawożenia będzie miał inne konsekwencje, jeśli. Uprawiamy rzepak w stanowiskach wyczerpanych i na przykład po zbożach, a będzie miał inne konsekwencje, jeśli mamy stanowiska bardziej żyzne i jeszcze na przykład przeploną był, byłaby roślina bobowata, na przykład groch, no to wtedy ten brak jesiennego nawożenia no, nie miałby aż tak bardzo istotny. Tym niemniej, zważywszy na te potrzeby pokarmowe tej rośliny, no trzeba zauważyć, że przynajmniej częściowo musimy starać się nadrobić te. Ten brak tego nawożenia właśnie w okresie wiosennym i co jest bardzo ważne, no bo proszę zauważyć, że jeśli byśmy tutaj popatrzyli na tą roślinę, to w tym momencie łatwiej nam radku będzie nadrabiać zaległości w przypadku nawożenia magnezem, potasem, niż fosforem. Dlaczego? No bo tylko jedna grupa nawozów fosforowych, mam tutaj na myśli nitrofoski, posiada częściowo fosfor, który jest mobilny w glebie. Pozostałe... To można by powiedzieć, że pozostałe nawozy fosforowe niekoniecznie teraz, czy to jest jak gdyby takie ratowanie trochę samego myślenia swojego, tak, że A zastosuje jakiś inny fosfor w innej formie, i powiedzmy on zadziała. No generalnie raczej nie zadziała. Dlaczego? No, bo nawet jeśli weźmiemy te najlepsze nawozy fosforowe, które mają około 90% tego składnika rozpuszczalnego w wodzie, mhm. czyli mamy ten warunek podstawowy, tak, że nawet się rozpuszczać. Rozpuszcza to, nadal, to nadal ten fosfor, mhm. jeśli jest w klasycznych ortofosforanach, no nie jest mobilny w glebie, przemieszcza się raptem na kilka centymetrów, czyli tak naprawdę efektywność takiego wiosennego stosowania tego typu nawozów, mówimy o najlepszych nawozach, tak. jest znikoma, więc. Nawozimy tą roślinę następczą, a nie nawozimy. rzepak. musimy też zaznaczyć, rzepak. że pak system korzeniowy właściwy zaczyna się gdzieś 2-3 centymetry, tak? Więc te tak. 2-3 centymetry, powiedzmy, jak ten fosfor będzie się przemieszczał, no to efektywność również Dokładnie. będzie dużo niższa. Nadal tak? to jest korzeń palowy, a tak. korzenie boczne, przy których są korzenie wośnikowe, zaczynają się głębiej, więc tak naprawdę mówimy przy wiosennym nawożeniu czy przy późnojesiennym nawożeniu czy po głównym nawożeniu jakkolwiek byśmy tutaj chcieli to nazwać no ważne jest to żeby te składniki które wprowadzimy w nawozach przemieściły się w głąb gleby co najmniej na kilkanaście a najlepiej kilkadziesiąt centymetrów czyli żaden nawóz fosforowy poza nitrofoskami gdzie raptem 20 30% tego zawartego składnika jest w tej formie mobilnej czyli w postaci polifosforanów nam tego nie zapewni także trzeba mieć świadomość że jest tylko jedna grupa która generalnie można, którą generalnie można wykorzystać tutaj do Nawożenia pogłównego, czy też w okresie jesiennym, czy też wczesnowiosennym, w przeciwieństwie do nawozów magnezowych, czy też no właśnie, potasowych. O to zapytać, które, Bo niekiedy spotykamy się z opiniami rolników, zalecamy im oczywiście wysiew w korkali czy, czy kizerytu dużo, dużo wcześniej, i oni z bardzo dużą obawą, nie, nie, jeszcze nie siejemy, bo mamy lżejsze stanowiska, powiedzmy, gdzie fakt, rzepak też się uprawia, i mówią, nie, nie, jeszcze czekamy, jeszcze czekamy, i później tak długo czekają, że stosują, nie wiem, z dniem 1 marca, tak jak azot, i później nie pada dwa Trzy tygodnie, więc jak z tą przemieszczalnością, tak naprawdę, potasu, magnezu, czy ewentualnie siarki? Jak to oceniasz? No z tych składników, które tutaj wymieniłeś, w największym stopniu jest ruchliwa siarka w tej formie, która jest pobierana, czyli w formie siarczanowej. Natomiast później magnez i potas. Tym niemniej no, trzeba mieć świadomość, że jeśli popatrzymy właśnie na takie rozwiązanie, o którym tutaj wspomniałeś, że stosujemy gdzieś początkiem marca, bo boimy się strat w wyniku wymywania, no myślę, że nie tego się powinniśmy bać, chociażby Warunki pogodowe z roku ubiegłego nam dobitnie o tym przypomniały, czy nam pokazały, gdzie te nawozy, które były stosowane już pod koniec lutego czy początkiem marca, to na terenie wielkopolski nie mieliśmy opadów przy 40-50. Ja przypominam, że od 26 lutego do 7 kwietnia nawet kropla przysłowiowa nie spadła, więc jak te nawozy miały zafunkcjonować? Stąd też właśnie to te stosowanie krunkali, czy kizerytu w tym terminie wydawałoby się bardzo wczesnej wiosny. No, te nawozy się rozpuszczały dopiero właśnie pod koniec pierwszej dekady kwietnia. I też trzeba mieć na uwadze to, że pomimo, że to są bardzo dobre nawozy, w 100% rozpuszczalne w wodzie, to tempo. Żeby się przemieścić, musi być bieżące. ale tak? samo, tak, samo tak? tempo rozpuszczania jest wolniejsze niż przysłowiowej białej saletry amanowej, więc tak. o tym też należy pamiętać. Dlatego bardzo często, nawet wychodząc właśnie naprzeciw temu, żeby te nawozy efektywnie działały, to tą pogłówną dawkę. Przesuwa się z tego okresu wczesnowiosennego nawet na późno jesienny, żeby dać sobie szansę, że będzie większa ilość wody, będzie na przykład woda ze śniegu, bo w ostatnim czasie ten śnieg spadł. I to już nie tylko służy ku temu, żeby te nawozy się rozpuściły, ale przede wszystkim te składniki, które zastosujemy, przemieściły, żeby ta efektywność była. Jak największa, kiedy będzie jak największa efektywność? No wówczas jeśli te składniki, które tutaj zastosujemy w tych nawozach, no gdzieś będą w okolicy tego azotu, który my będziemy aplikować, zobaczymy, jakie będzie teraz prawo, bo są przymiarki do zmiany rozporządzenia. Ten projekt już jest przygotowany. Tym niemniej jeszcze nie jest podpisane. Ale na dzień dzisiejszy obowiązuje wejdzie, 1 marca. Ale z dniem 1 lutego, dzisiaj nawet czytałem jakiś tam chwilowo artykuł, że z 1 marca będzie to już gotowe, więc miejmy nadzieję i trzymamy wszystkich za słowo. No i to by było bardzo dobrze, bo w tym momencie ten azot, jak i inne składniki, stara zasada w uprawie, szczególnie rzepaku, mówi, że powinny czekać w glebie na ruszenie wegetacji rzepaku, a nie odwrotnie, że rusza wegetacja, a my jeszcze czekamy na termin prawne do aplikacji na przykład nawozów azotowych, czy też czekamy, jeśli zbyt późno zastosowaliśmy nawozy potasowe czy magnezowe, żeby one się z jednej strony rozpuściły, a z drugiej strony przemieściły w kierunku systemu korzeniowego. Chciałbym dopowiedzieć, tak. co jest istotne. No nie można w tym samym terminie stosować kizerytu, kornkali i nawozów azotowych i oczekiwać, że te Wszystkie nawozy równe. tak samo będą efektywnie. działały, tak samo efektywnie. Dlaczego nie? No bo... Tak jak wspomniałem, łatwiej się będzie przemieszczał azot, szczególnie w formie azotanowej, niż magnez czy potas. Stąd też te nawozy potasowe czy też magnezowe należy zastosować z odpowiednim wyprzedzeniem. A dlaczego często przesuwamy, tutaj dopowiem, w ten, na ten okres jesienny? No bo niestety te ostatnie lata nam pokazują, że w wielu regionach Polski w tym okresie stycznia, lutego czy marca mamy tak niską ilość opadów, że nie należy się bać tutaj Cześć. wymywania. Ale wręcz odwrotnie, należy się bać tego, że zbyt słabo te zostaną, nawozy zostaną wmyte w, w głąb w gleby. Mhm. Y czy to pojęcie azot nie działa tylko sam, a musi mieć partnerów, czy, czy być w cudzysłowie obudowany pozostałymi składnikami dalej jest y słuszne, czy, czy jednak przy tych oszczędnościach, jakie mamy w tej chwili, albo inaczej, przy tych oszczędnościach, jakie rolnicy w tej chwili chcą poczynić na nawożeniu, wiemy, nawozy drogie, mhm. czy obniżenie dawki azotu, i nie danie, albo inaczej, jeżeli w glebie nie ma tych składników pokarmowych, jak fosfor, potas, magnez, siarka, czy danie mniejszej dawki azotu jest dobrym wyborem, czy może zmniejszenie dawki azotu, ale to, co chcielibyśmy dać większą ilość, nie wiem, zainwestujmy w pozostałe składniki pokarmowe, tak? Jeżeli mamy oczywiście analizę gleby, do której za chwilę jeszcze gdzieś dojdziemy, ale czy ten azot sam pociągnie ten cały nasz plon? No, oczywiście, no tutaj byłbym hipokrytą, gdybym chciał Ci powiedzieć, że sam azot wystarczy tutaj i osiągniemy wysokie czy też bardzo wysokie plony rzepaku. Musielibyśmy mieć do tego bardzo, bardzo dużo szczęścia. Co mam na myśli, bardzo żyzną glebę i te składniki jak fosfor, potas, magnes, etc. Czyli zbudowanie czy zasobności musiało... gleby latami, tak, żeby teraz można sobie odpuścić. Te składniki by musiały być w glebie, a nawet jeśli byśmy chcieli odpuścić, to tak naprawdę musimy pamiętać, że wszystko jest w glebie wyczerpywalne. Czyli tak. może przez rok, dwa udałoby nam się tutaj. Zaniechać nawożenia, czy mocno oszczędzić. Natomiast wracając do zasadniczego Twojego pytania, no musimy mieć świadomość, że tak naprawdę, co jest istotą, że nawet najwyższe dawki nawozów azotowych, a tym bardziej jeśli patrzymy na to, że ze względu na cenę dosyć mocno ograniczyliśmy poziom nawożenia tym składnikiem, no mają rację bytu tylko wówczas, jeśli ten azot, jak tu powiedziałeś, wcześniej jest dobrze obudowany makro i mikroelementami. To tym bardziej jeśli Chcemy oszczędzać na poziomie nawożenia azotem, to musimy zadbać o to, żeby tych makro i mikroelementów w tej glebie nie zabrakło. A, no wiadomo, mikroelementy standardowo stosujemy też, czy przede wszystkim na listnie, ale do czego zmierzam? No mianowicie do tego, że w uprawie rzepaku, jak tu wcześniej wybrzmiało, jest to roślina wymagająca, nie da się oszczędzać na wszystkim. No nie ma takiej możliwości, że ja ograniczę poziom nawożenia azotem, fosforem, potasem, no dobrze, magnezem, kwaśnia, nie zastosuję mikroelementów, jeszcze może do tego mam jeszcze glebę kwaśną no i będę oczekiwał, że ta roślina mnie zrozumie, że są drogie nawozy. Nie. Rośliny się nie znają na polityce, rośliny się nie znają na cenach. Roślina, żeby mogła oddać rolnikowi w wysokim plonie odpowiedniej jakości, no mówi się, może to brzmi jak kolokwializm, ale musi być prawidłowo zaopatrzona we wszystkie składniki w całym okresie wegetacji. No i dzisiaj należy się zastanowić jak przy tych drogich nawozach zwiększyć efektywność tych nawozów, żeby mimo wszystko zapewnić te odpowiednie zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe. Czyli roślina przez ostatnie lata nie zmieniła swoich potrzeb co do jednej tony wyprodukowania rzepaku, tak? Jeżeli mówimy o azocie, fosforze i tak dalej. Możesz przypomnieć jak to tak średnio wygląda? Czy... No i jeśli patrzymy na potrzeby, no to tutaj trzeba mieć świadomość, że te potrzeby też są zmienne. Dlaczego? No bo Inaczej się patrzyło na potrzeby pokarmowe, jeśli mówiliśmy w latach 80. czy 90., gdzie te plony zbierano niższe. Dzisiaj wiemy, że zbieramy zdecydowanie wyższe plony, przynajmniej u tych najlepszych rolników, u najlepszych producentów rolnych. To wówczas też następuje rozcieńczenie składnika pokarmowego. Natomiast jeśli patrzymy na ten krótki okres ostatnich kilku lat, no to te potrzeby są w miarę ustalone i jeśli patrzymy na azot, to przyjmuje się, że efektywnie Działa ten składnik, jeśli to pobranie jednostkowe na jedną tonę nasion plus odpowiednia masa słomy wynosi na poziomie 55-60 kg, fosfor 20-30 kg. Wszystko zależy też od tego, jaka jest efektywność pobierania i później przekształcania w plon. Potas średnio. Przy fosforze można powiedzieć, że im optymalne bardziej pH, tym, tym to pobranie chociaż będzie lepsze. Tak, ale to też jest kwestia pobrania i następnie przekształcenia. I przemieszczenia do nasion, bo fosfor akurat jest przede wszystkim gromadzony w tym plonie głównym, czyli w nasionach mniej w słomie, do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast jeśli patrzymy na potas, to to jest ten składnik, który ilościowo rzepak potrzebuje nawet więcej niż azotu. Mhm. Przyjmuje się, że średnie zapotrzebowanie jest około 80 kg K2 na jedną tonę nasion plus odpowiednia masa słomy. Przy czym widełki, jeśli patrzymy na te badania, które w ostatnich latach robiliśmy, mieściły się w granicach od 65 nawet do 110 Kilogramów. Co jest istotne, że większość tego składnika, zdecydowana większość, jest zgromadzona w słomie i te niejako luksusowe pobranie dotyczy przede wszystkim słomy. Więc wówczas należy sobie zadać pytanie, jak należy gospodarować tutaj tym plonem ubocznym, żeby przypadkiem nie wynosić z pola, bo wtedy wyniesiemy też znaczące ilości potasu. Jeśli chodzi o inne składniki, na przykład wapń, też bardzo duże potrzeby rzepaku, to jest o 70, około 70 kg CAO. Magnez. W granicach, jeśli w MGO, to będzie w granicach powiedzmy tych 13 kg, 8 do 13, no i siarka około 15 kg S. Jeśli przemnożymy razy 2,5 na formę SO3, bo w nawozach mamy podaną w tej formie, no to wtedy wychodzi nam bez mała 40 kg, dokładnie 37,5 kg. I do tego jeszcze, i do tego jeszcze zna, znaczące ilości mikroelementów, czyli to, co tutaj wcześniej wybrzmiało, no. My dzisiaj, jeśli byśmy zagłudzili tą roślinę, to na pewno tutaj nie wykorzystamy tego potencjału plonotwórczego. Natomiast na ile stać, na jakie nas stać tutaj oszczędności, no to wszystko zależy od tej żyzności gleby i w tym celu musimy mieć rozpoznaną tą zasobność gleby w składniki pokarmowe. Mówiliśmy o potrzebach na jedną tonę, to powiedz mi, żeby to ocenić, no trzeba by zrobić analizę glebową, tak? tak. Przy tak wysokich kosztach nawożenia, cały czas będę wracał, czy jest sens zrobić tą analizę glebową? Jak najbardziej. Tutaj I mówię. na co ewentualnie? Czy to jest podstawowa analiza glebowa, na nie wiem, pH, fosfor, potas magnez? czy może w tym roku szczególnie mm -hmm. też duży nacisk dać na azot mineralny? Powiem inaczej, moim zdaniem zawsze trzeba robić w miarę szeroką analizę glebową, bo to tak jak tutaj wymieniliśmy bardzo dużą ilość składników pokarmowych, to jak rozpoznamy zasobność gleby, to będzie ta podstawa wyliczenia dopiero dawek nawozowych. Ile rośliny tutaj pokryją te potrzeby? W jakim stopniu z tych zasobów glebowych, a w jakim stopniu tutaj z tych nawozów, które zaaplikujemy. Tym niemniej, no, trzeba mieć świadomość, że ta analiza podstawowa to jest pH gleby, mierzona w jednomalowym kacelu, fosfor, potas i magnez, czyli te składniki przyswajalne. No i oczywiście bardzo słuszna uwaga tutaj Twoja, że szczególnie w dobie drogich nawozów, szczególnie drogich nawozów azotowych. Musimy rozpoznać, jaka jest zawartość tego składnika, czyli azotu w formach mineralnych, które są pobierane w glebie wczesną wiosną. Warto tu zwrócić uwagę też na to, że my takie analizy w naszej katedrze wykonujemy już od kilku tygodni, i nawet na tym samym polu, czasami jeśli jedna część pola była bardziej piaszczysta, a druga część była bardziej gliniasta. Rozbieżność zawartości azotu mineralnego w kilograma na hektar tego samego tak. pola była 100 kg. 100 kg. A Czyli... ta najniższa wartość i ta najwyższa wartość, powiedzmy, jakbyś no to w ogóle porównałem... Powiedzmy, w granicach 50-60, ta niższa wartość, hmm. konkretnie na powyżej tym polu stówki. i powyżej 140-150 kg na hmm. tej części bardziej gliniastych Natomiast hmm. jeśli rolnicy nam przysyłają tutaj próby hmm. do Średniej analiz, to. Bywa to bardzo różnie, no. bo w tym samym gospodarstwie miałem na przykład 19 kg, a na innym polu, w tym samym gospodarstwie było 140 kg. To wszystko zależy od tego, Ej. jakie było nawożenie, czy może pojawiło się na którymś polu nawożenie naturalne, czy jak to historycznie wyglądało, czy może w zmianowaniu też występuje jakaś roślina bobowata Dyba i Dwa tak szybkie dalej, pytania tak dalej. odnośnie właśnie tego nawożenia. To po pierwsze, czy próbki były brane z jednej głębokości, czy na przykład dwóch, trzech? To po mm -hmm. pierwsze. I drugie, czy. Te, dajmy na to 100 kg, 100% można przyjąć do obliczenia dawki azotowej na wiosnę, czy jednak jakąś korektę warto by tutaj zrobić? Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jeśli na tą drugą część pytania postaram się w pierwszej, chwili, w pierwszej kolejności odpowiedzieć, mianowicie od tego, jaką przyjmiemy metodykę wyliczenia dawek. Bo naprawdę nawożenie można tutaj obliczyć na bardzo wiele sposobów. Inaczej będzie tak zwana szkoła, tutaj chociażby Poznańska, którą opracował swego czasu pan profesor Grzebisz, inaczej będzie chociażby to, co robi robią w puławach, inaczej często robią firmy doradcze, chociażby musimy mieć świadomość, że tych firm pochodzi z innych krajów, które tutaj polskim rolników doradzają, więc to zależy od metodyki. Tym niemniej no, trzeba mieć świadomość, że nigdy nie jest tak, że 100% składnika, który damy, w nawozach czy to mineralnych, czy rodzimego, który znajduje się w glebie roślina jest w stanie wykorzystać. To nie ma żadnego tutaj, żadnej kwestii, że te pobranie nigdy nie jest na poziomie 100%. Część składnika będzie pobierana w kolejnych latach. To sama uwaga dotyczy czy to nawozów azotowych, czy to innych grup nawozów. Natomiast wracając do pierwszej części pytania, to trzeba mieć świadomość, że tak naprawdę rzepak jako roślina głęboko korzeniąca to chcielibyśmy mieć znać tą zawartość azotu mineralnego do głębokości ukorzenienia i robiliśmy czyli takie, nawet do 90 cm. Nie standardem jest te 90 cm. Natomiast ta metoda, która obowiązuje w Polsce opracowana przez ją w Puławach, to jest pobranie prób do 60 cm i oznaczenie dwóch form azotu mineralnego, które rośliny popierają, czyli formę NO3 forma azotanowa i NH4 forma amonowa i te wyniki, które tutaj podawałem. Akurat mamy taką współpracę z jedną z firm, która usługowo pobiera gleby do analiz na no azot, też mineralne, i są, były pobrane do głębokości tutaj 60 cm. Kontynuując temat analiz, przed spotkaniem podesłaliśmy tobie pewną analizę glebową i tutaj chcielibyśmy teraz, żebyś zaprezentował tą analizę. Jest to analiza gleby z Województwa Opolskiego na ciężkich glebach z zawartością. PH na poziomie 6,4. Pokażemy pamiętam. tą analizę. Tak, na poziomie czyli pH jest... 6,4 mamy fosforu 16,9 czyli według nomenklatury jest to wysoka zawartość. Potasu 19,6 średnia i magnezu 4,8 niska. I czy możemy na tej analizie w tej chwili popracować i wytłumaczyć, jak powinno się do takiej analizy podejść, jeżeli dostajemy ją ze stacji Jak najbardziej, tym bardziej, że się wcześniej na to umówiliśmy, Oczywiście, więc tutaj nie ma żadnej. Jesteś przygotowany, robisz to perfekcyjnie. Kwestii, przez mhm. to mamy już przygotowane wcześniej slajdy. Natomiast na wstępie radę chciałbym tutaj podkreślić mhm. jedną podstawową rzecz, co starałem się zasygnalizować wcześniej, tak. że nawożenie czy to azotem, tak. czy innymi składnikami pokarmowymi można zrobić na bardzo wiele sposobów. Stąd My też, wybraliśmy jeden z. Więc chciałbym przedstawić ten sposób, który został swego czasu opracowany, w którym też w tym opracowaniu brałem udział przez mhm. profesora Grzybisza, czyli w katedrze chemii i chemii środowiska, którą tutaj reprezentuję. Również to wyznaję, ponieważ skończyłem Dokładnie. tą uczelnię. Tu oto Witek, mój promotor pracy magisterskiej. Okej, okay, czyli tak jak tutaj zostało zaznaczone, co jest istotne, mamy glebę ciężką, pH 6,4, następnie odpowiednio tutaj, co Radek wspomniał, zasobności gleby wyszły z tej analizy. Co jest najważniejsze? No trzeba mieć świadomość, że każda strategia nawożenia, czy to będzie fosfor, czy to będzie potas, czy to będzie magnez, siarka, czy mikroelementy, tą podstawą każdej strategii efektywnego wykorzystania składników pokarmowych z gleby jest uregulowany odczyn gleby. No tak, od fundamentu trzeba zacząć. Dokładnie tak, stąd też pozwoliłem sobie tutaj napisać, no. że wapnowanie stanowi fundament efektywnego nawożenia. Długo by mówić, dlaczego, na tym może się nie będę skupiał, ale między innymi trzeba mieć świadomość, że roślina, jak będzie rosła w środowisku kwaśnym, to pomimo, że zrobilibyśmy najlepsze nawożenie, nie jest w stanie zbudować odpowiednio rozwiniętego tak. systemu korzeniowego, a jeśli to będzie stanowisko zbyt kwaśne, to ten toksyczny glin, który się uaktywni, tak. może nawet doprowadzić tutaj do śmierci Zamacza. rośliny. Stąd też zacząłbym od tego, czy te 6,4, które wyszło z analizy, czy jest to odczyn lekko kwaśny, górna granica odczynu lekko kwaśnego jest mhm. aby optymalny, czy... Tak naprawdę mając te wyniki analizy nie należałoby rozpocząć od tego, żeby w pierwszej kolejności gdzieś poszukać tych nawozów wapniowych i uregulować odczyn. Co widzimy? No, Junk w Puławach swego czasu opracował takie tabele, które ułatwiają tutaj postępowanie w zakresie wapnowania, jeśli patrzymy na regulację odczynu gleby. Proszę za, je zauważyć, Radku. że Coś ci tylko przerwę, ale to jest no. bardzo dobre pH, jeżeli mówimy o polskich stanowiskach, ponieważ ja ostatnio sprawdzałem to między 2017 rokiem a 2020 rokiem, czyli z takich trzech lat badań, wyszło, że 72% polskich gleb ma nieuregulowany odczyn, z czego w glebach gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych jest 43%. Więc tak naprawdę my tą podstawę już mamy zachwianą, jak to budować dalej? Tak, oczywiście zgodzę się, że gdybyśmy tutaj oceniali takie pH 6,4 i dotyczyłoby to gleb lekkich w Wielkopolsce, to każdy generalnie myślę, że każdy by się cieszył, jak tutaj mówisz, i byłoby ok. Natomiast no, przy tych drogich nawozach wydaje mi się, że diabeł tkwi w szczegółach, i tak naprawdę no, trzeba zrobić w miarę wszystko, żeby ten odczyn nie limitował nam z jednej strony ilości pobranych składników, i następnie też, co się z tym wiąże, plonu. No i zauważ rzadko, że jeśli patrzymy na tą tabelę, która została opracowana w Jungu, jak to wspomniałem wcześniej, to tak zwane wapnowanie ograniczone występuje między 6,6 a 7,0. No to można byłoby powiedzieć, że raptem brakuje nam dziesiątych i sprawa by była w miarę idealna. Natomiast powyżej 7,1 widzimy, że to wapnowanie jest zbędne. Ale zwróć uwagę, do tej tabeli została też opracowana tabela od razu z zaleceniami, ile powinniśmy zastosować, żeby do tych optymalnych zakresów. TPH doprowadzić. No i okazuje się, że na glebach ciężkich, jeśli mielibyśmy te 6,4, mhm. i żeby doprowadzić do tego optymalnego zakresu, należałoby mimo wszystko ten zastosować 2 tony, tony, ale mówimy o czystym składniku. Tak, czyli, czyli tak naprawdę, 4, naprawdę przy średniej 4, 50 to 4 tony. 4 tony węglanu. węglanu i to dobrej jakości węglanu. Dlaczego? No bo jeśli wrócimy do tej tabeli wcześniejszej, to warto zwrócić uwagę, że ten zakres się zaczyna od 6,6, ale kończy mhm. się na 7,7. I teraz z punktu widzenia chociażby pobierania makroelementów, czy to będzie azot, czy to będzie fosfor, czy to będzie potas, magnez, to mimo wszystko lepiej mieć na tych glebach ciężkich TPH w granicach do 7,0. No i w tym momencie będziemy mieli pewność, że te nawozy, które zastosowaliśmy do gleby, no będą w miarę efektywnie pobierane, bo będzie odpowiednia struktura tej gleby, będzie życie biologiczne, będzie odpowiedni rozwój systemu korzeniowego rzepaku i itd., no I I tak dalej rzecz, to o czym też wspomniałeś, jak spytałem się o ilość wapnia pobieranego. no Ten wap znikąd się nie bierze tak jak tak jak wspomniałeś, 70 kg wapnia na jedną tonę. Dokładnie tak. Więc tak. Przy 4-4,5 tonach. To ten waps musi się ten się wapń znaleźć. podobnie jak potas, jest zgromadzony przede wszystkim w słomie, co za chwilę pokażę, więc gro tego wapnia też zostanie tak. do tych roślin następczych. No, chyba że wpadniemy na szalony pomysł i tą słomę gdzieś zabierzemy z pola, no tak, może sprzedamy. Jak sprzedamy, a nie, nie uzupełnimy chociażby jakimś obornikiem czy mm -hmm. nawozami naturalnymi albo minera nie mineralnymi, oh, a mineralnymi tam drogę. w tym I wypadku. teraz idąc dalej, to jak tutaj zaznaczyłem wcześniej, spotykamy się dzisiaj 25 stycznia, no, powiedzmy do początku lutego, myślę, że ten materiał będzie opublikowany. I pytanie, które mógł postawić nam rolnik, mianowicie czy w takim razie. Jeszcze dzisiaj coś możemy zrobić w zakresie wapnowania, stąd też celowo przygotowałem taką rycinę, która nam pokazuje, jakie są terminy optymalne, konieczne interwencyjne. I co się okazuje optymalne? Przyjmuje się, że działanie nawozów wapniowych w miarę jest optymalne w drugim roku od aplikacji. Stąd też, jeśli wapnujemy rzepak, no to fajnie by było zastosować te nawozy przedplon. przed siewem przedplonu, czyli przykładowo przed siewem pszenicy, mhm. konieczny po zbiorze, czyli te terminy są za nami. Dzisiaj jesteśmy w tak zwanym terminie. Interwencyjnym i to jeszcze terminie wiosennym. Patrząc na tą analizę, którą tutaj dostarczyłeś, żebyśmy ją zinterpre zinterpretowali, mamy 6-4. Ja już bym tutaj nic nie robił na siłę. Dlaczego? Bo dzisiaj już jesteśmy bardzo blisko, blisko stosowanych na, stosowania nawozów azotowych, a one no, niestety gryzą się z wapnem, szczególnie w formach, jeśli będziemy aplikować te nawozy w formie amidowej czy w formie amonowej. Szczerze, no innych nawozów nie, nie mamy, tak. bo tak naprawdę czystej saletry wapniowej, nie. czyli 15,5%, nie stosuje się w uprawie rzepaków. Stąd też ja już bym tego zaniechał. Natomiast gdyby się okazało, że oczywiście tą analizę miałem wcześniej i by wyszło, że te pH jest jeszcze niższe niż tutaj, które było przedstawione, no to wtedy, ewentualnie, jak nie zrobiłem w tych pierwszych dwóch terminach, Mógłbym w okresie jesiennym zastosować dobrej jakości węglan, przykładowo kredę granulowaną mhm. i te pół tony, czy tą tonę tego wysypać. węglanu wysypać Oczywiście taką ilością ja nie zregeneruję gleby, nie podniosę pH, ale przynajmniej składnik, dam ten wapń, składnik, tak? ten Który wapń. Ewentualnie nie pójdzie może na odkwaszanie czy tam powiększenie, no, ale może część roślina z tego no, po prostu skorzysta. Rady, jako chodzi składnik o to, że roślina skorzysta, a po zbiorze tego rzepaku tak czy owak, trzeba będzie zrobić normalną tutaj regulację odczymu, czyli zastosować odpowiednią ilość nawozów wapniowych. Natomiast przechodząc do wyliczenia dawek składników pokarmowych i tutaj fosfor, potas czy że magnes, który jest dostarczany rolnikowi w tej analizie podstawowej, no trzeba mieć świadomość, tak jak mówiłem wcześniej, to można zrobić na wiele sposobów. Ja chciałbym przedstawić tą metodę bilansową, którą tutaj swego czasu opracował profesor Grzebisz. No i proszę zwrócić uwagę tutaj, mówię to Państwa, co bierzemy pod, uwa pod uwagę. Z jednej strony określamy potrzeby pokarmowe, czyli musimy tutaj zrobić zapotrzebowanie na określony plon, o tym za chwilę. Następnie wykonujemy bilans, co jest istotne, te składniki działają w całym zmianowaniu. Tak. Nie, nie z roku na rok, tylko 3-4 lata. Nie patrzymy w ten sposób, że przykładowo rzepak jest uprawiany po pszenicy, pszenicy. i tylko bierzemy tą wartość, np. tej słomy pszennej, tak. którą zostawiliśmy przed że paku tylko patrzymy na działanie Całościowo, wszystkich resztek roślinnych w całym mogła być kukurydza, gdzie te reszki na ziarno, gdzie te reszki też dokładnie. zostały, więc one w tym drugim roku uwalniają pewne ilości składników. Dokład, dokładnie tak. tak, i tak należy na to patrzeć, że zarówno nawozy fosforowo, potasowe, czy magnezowe działają w całym zmianowaniu, nie są wykorzystywane tylko w pierwszym roku, to tym bardziej z tych. Pozostawionych resztek roślinnych czy też stosowanych nawozów naturalnych, te składniki też będą się uwalniały w całym zmianowaniu i będą do dyspozycji. Oczywiście, co za chwilę powiem, to największa... Pewnie, jak Ta, to największa pula jest tutaj uwalniana w pierwszym roku. Natomiast Ale to też pewnie zależy od pierwiastka, bo wiadomo, tak. że potas jest tym pierwiastkiem, który z tych trzech, które omawiasz się, będzie uwalniał w największym stopniu. To Fosfor zna... pewnie w, to znaczy w niższym. Może, może nie do końca. Oczywiście różnice są między pierwiastkami, przy czym w pierwszym roku zawsze się uwalnia najwięcej, najwięcej. Pier... najwięcej pierwiastka. Nie? Natomiast tak jak wspomniałeś, no fosfor będzie ze słomy na przykład uwalniany na poziomie około 20%, a potas około 50%, więc te różnice są znaczące między składnikami. Nie, nie, ilościowo pewnie tak, tak. też, bo jednak to co wcześniej wspomniałeś, tego fosforu w słomie będzie zdecydowanie mniej niż podnosimy go w ziarnie, tak? A dokładnie, potasu jest wręcz odwrotnie, pewnie 80%. Dokładnie. Potasu jest w słomie reszta ewentualnie. Dokładnie nie. tak. Co dalej? Następnie musimy też oczywiście mieć oznaczoną Zasobność gleby, żeby zobaczyć, czy ta zasobność spełnia te wymogi danego gatunku. I kolejna rzecz, jeśli by się okazało, że ta zasobność nie spełnia, no to z jednej strony musimy policzyć, jakie jest zapotrzebowanie tutaj roślin na składnik, czy składniki pokarmowe, a z drugiej strony ewentualnie przeprowadzić tą korektę zasobności tak, w taki sposób w zmianowaniu, że gdy przychodzi ta roślina o największych wymaganiach, a rzepak, tak jak tutaj wcześniej razem stwierdziliśmy, do tych roślin się zalicza, to należałoby zastosować tutaj odpowiednio wcześniej te nawożenie, żeby przynajmniej wszedł na stanowiska o średniej zasobności. A za chwilę pokażę, że często wymagana jest troszkę wyższa zasobność. Jeśli chodzi o ten punkt pierwszy, czyli potrzeby pokarmowe, no to zakładamy określony plon i mnożymy tak zwane pobranie jednostkowe, o którym tutaj już wcześniej mówiłem. Co jest ważne, żeby ten plon był w miarę realny tutaj w gospodarstwie do osiągnięcia, żeby to nie Czyli było tak, że... nie robimy założenia, że nie wiem, corocznie zbieram 3, 3,5 tony przy dobrym roku, a w tym roku stwierdza mnie, idę na całość, gleba nie daje rady, ale 4,5 zakładam, tak? Bo yeah. to będzie niewykorzystane. Tak? Oczywiście z jednej strony będzie to niewykorzystane, z drugiej strony na pewno zwiększę tutaj koszty nawożenia, tak. co też jest bardzo istotne, a a bardzo często może być tak, że szukamy tam, gdzie, gdzie nie powinniśmy, czyli na przykład chcemy zwiększyć poziom nawożenia fosforem, potasem czy magnezem, a gleba jest zakwaszona. A może jest wszystko ok, jeśli chodzi o żyzność gleby, tylko tym czynnikiem limitującym, który decyduje o tym, że zbieramy te 3,5 tony, na przykład jest ilość rozkładopadów i gospodarujemy na takich terenach, gdzie ciągle nam tej wody brakuje albo brakuje nam tej wody na czas. Natomiast jeśli patrzymy na Pobranie jednostkowe, to warto zwrócić uwagę o tym, co starałem się powiedzieć wcześniej, że występują pewne zakresy. To nie jest tak, że to jest zawsze jedna wartość i przykładowo że pak będzie pobierał tylko i wyłącznie 80 kg potasu na jedną tonę nasion plus odpowiednia masa słomy. Zawsze występują pewne zakresy i widać, że w przypadku potasu te zakresy są bardzo szerokie, od 65 nawet do, razy, do 110 kg. No i takie pytanie, które w tym momencie można by było postawić, czy rolnik mógłby nam postawić, mianowicie przy drogich nawozach zawsze może te niższe wartości przyjmować tych zakresów. Kiedy można sobie na to pozwolić? No przede wszystkim wówczas, jeśli mamy odpowiednią zasobność, żyzność gleby, strukturę gleby, nie jest gleba zakwaszona, też mamy odpowiednio zbilansowane te składniki mikroelementami, no to wtedy można powiedzieć, że ta efektywność będzie na wyższym poziomie. Natomiast nie można też powiedzieć w ten sposób, że my będziemy stosowali przykładowo z prawej strony i zawsze, zawsze ten efekt plonotwórczy osiągniemy, nie bo bardzo często jest tak, że nie składniki, jak tu wspomniałem wcześniej, decydują o plonie, ale o plonie decyduje ilość i rozkład opadów. Także na to będę zwracał uwagę. O tych wartościach mówiłem wcześniej, także nie będę się powielał. Stąd też jeśli przejdziemy już do tego bilansu, który swego czasu opracował profesor Grzebisz i tą metodą akurat w naszej katedrze oceniamy zapotrzebowanie na nawozy, to proszę zauważyć, że jeśli patrzymy tutaj na y, fosfor, to tak naprawdę w pierwszej kolejności to jest klucz. musimy wycenić z jednej strony potrzeby pokarmowe, a z drugiej proszę strony pod... zauważ Radek, że musimy je podzielić na to, co jest pobierane w plonie głównym tak. i na to, co jest pobierane w plonie ubocznym, mówimy o rzepaku, to... Z jednej strony, żeby to wycenić, musimy ocenić ilość plonu głównego, plonu ubocznego. Ten stosunek... Czyli stosunek jest bardzo szeroki, bym powiedział. Z tego, co pamiętam, kiedyś przy tych niskich rzepakach to było gdzieś tam 1 do 1,8. W tej chwili widzę, że tu jest chyba 1 do 2,5. No, no, nie wziąłem niskiego rzepaku, więc standardem jest to, że z tych badań, które myśmy robili w naszej jednostce, wychodziło, że ten stosunek plonu głównego do ubocznego. Zwykle mieścił się jak 1 do 2, 1 do 3. Stąd mhm, też ta tak. wartość została tutaj średnia wzięta 1 do 2,5. No i w tym momencie, jeśli mówimy o fosforze, to wychodzi z tych badań, które robimy, że w nasionach w 4,5 tonach nasion. Oczywiście założyłem ambitne cele, Państwo musicie tutaj wpisać swoje. Mamy 81 kg fosforu pobranego i następnie w słomie 54, czyli to, co tutaj wcześniej zostało zasygnalizowane, że Fosfor jest mhm. przede wszystkim gromadzony w klonie głównym. No i teraz dwa warianty akurat mhm. do obliczeń przyjąłem. Oczywiście w praktyce pewnie też są warianty, albo dominują nawet te warianty mieszane. Z jednej strony słoma zebrana z pola, ale gospodarstwo posiada obornik, o tym za mhm. chwilę. A z drugiej strony, że pozostają wszystkie resztki roślinne i tego Gospodarka obornika tutaj, tutaj nie mamy. Roślinna, Typowa produkcja tak, roślinna bez inwentarza tak. i jaki jest dopływ? Co jest ważne. Powiedz, powiedz mi właśnie jedną rzecz. Ten dopływ tutaj z pola też jest, skoro zbieramy, tak? Tak. Te, te kilka kilogramów, które tu zostało wpisane w tej kolumnie, to wynika z tego, że nie jesteśmy w stanie zebrać wszystkich resztek roślinnych i też mamy jeszcze tutaj z głowy te resztki z jednej strony ściernisko, a z drugiej strony też resztki korzeniowe, więc tutaj pod tabelą jest wyraźnie napisane jaki, jaki to jest procent tego plonu ubocznego i skąd się te wartości wzięły. No oczywiście jeśli zostaje słoma, czy w tym momencie no mamy tylko słomę, bo mamy typowy płodozmian zbożowy, gdzie jeszcze do tego mamy rzepak, zimę. No to warto wziąć pod uwagę, że ten fosfor w zmianowaniu ze słomy jest wykorzystywany na poziomie 50%, czyli to jest od razu bilans netto zrobiony, że to nie jest bilans brutto, bo jeśli bym tutaj liczył brutto, to tak naprawdę, jeśli w słomie miałem 54, no to zostawiłem w słomie 54, ale wiemy z tych badań, które zostały przeprowadzone, że Wykorzystanie tego składnika w czteroletnim czteroletni, zmianowaniu. Tak, to, to jest czteroletni, bo jeżeli to jest byśmy właśnie, się skupili na jednym roku, byłoby tu 25%, no, prawdopodobnie no 20%, znaczy, nawet, nawet 20%. Z tej tak? wartości, więc jeśli w tym momencie. 10, dlatego kilogramów. w przypadku rzepaku, jeśli mamy 54 kg w słomie, to 27% będzie netto wykorzystane przez te kolejne rośliny w zmianowaniu. No i na co będę zwracał uwagę, że jeśli przyjąłem, że gospodarstwo, które zbiera. Słomę i małobornik do dyspozycji, dawka taka klasyczna, 30 ton. Też przyjąłem wartość netto, ponieważ w 30 tonach obornika średnio mamy 90 kg fosforu. No i razy te wykorzystanie 75% za profesorem Grzybiszem to daje mi wartość 67,5 kg. Następnie, jeśli patrzymy na saldo bilansowe, warto zwrócić uwagę, że w pierwszym przypadku, żeby tę saldo domknąć, brakuje mi 287,5 kg, a w drugim przypadku 319 kg. Dlaczego potrzeby nawozowe są wyższe? No stąd też, że wykorzystanie fosforu, i tak to już ambitnie profesor Grzebisz przyjął, czyli przyjął idealne warunki z nawozów mineralnych wykorzystanie jest na poziomie 75%, czyli odpowiednio dają to wartości w pierwszym przypadku 383, w drugim przypadku 425 i średniorocznie w pierwszym przypadku wyszłoby 96 kg w drugim 106 kg. No i pytanie, które można by było postawić, czy w takim razie, jeśli wiemy jakieś średnioroczne, to z jednej strony czy te wyniki salda bilansowego to już jest ta nasza dawka, którą średniorocznie powinniśmy stosować, czy jeszcze nie mówiliśmy o zasobności gleby. Powinniśmy, jak wiemy, tą tak. zasobność uwzględnić, a z drugiej strony, no też czy równo dzielić, czy na przykład pod te rośliny bardziej wymagające, jak rzepa gozimy czy kukurydza Właśnie, dać czy, czy więcej tego jest, składnika, nie wiem, czy też mniej? Dwa razy tyle, a pszenicę, powiedzmy, którą uprawiamy po rzepaku zostawić no. bez, no to już pewnie no, zostawiamy no, do. Powiem inaczej, to bez, to za chwilę będziemy tutaj dyskutować w przypadku potasu, bo mm -hmm, ten potas w tych tak. reszkach przede wszystkim zostaje, natomiast tu w przypadku fosforu. Można zmniejszyć tutaj nawożenie tych zbóż klasycznych, czyli pszenicy, czy jęczmienia, które tu mm -hmm. uwzględniłem w tym zmianowaniu, tym niemniej raczej bym nie zaniechał, chociaż taki starter zastosował, mm -hmm. bo mimo wszystko tego składnika wynosimy, jak tu wcześniej powiedzieliśmy, w plonie głównym przejdźmy do, do tej korekty, zanim do potasu, do tej korekty zasobności, mm -hmm. i co jest istotne, proszę tutaj zauważyć, że jeśli mówimy o tak zwanych wartościach krytycznych, Przyjmuje się, że to są górne granice zasobności średniej, czyli 14-15, i dolne granice zasobności wysokiej tak. do 18 mg. I teraz, jeśli mielibyśmy tak zbudowaną zasobność, to nawet, że z tego salda nam wyszło te 90 parę do 100 parę kilogramów, i to jest tak poniżej tych potrzeb pokarmowych, tak. to można poczynić jeszcze pewne oszczędności, mhm. gdzie o te 20-30 mhm. 40% obniżyć. nawet obniżyć nawożenie. Dlaczego? No bo gro tego składnika będzie tutaj pobierane z tej zasobności gleb. Natomiast, gdyby się okazało, że uprawiamy rzepak i mamy 11, 12, 13 mg, czyli te dolne granice zasobności hmm, średniej, pokusił, to dorad, wtedy bym się nie doradztwo. pokusił, tylko generalnie to, co wyszło nam z tej tabeli hmm. bilansowej, Zastosować. to byłaby ta dawka, którą byśmy tutaj zastosowali. Tu mamy wzór podany do obliczenia właśnie korekty zasobności, czyli jeśli patrzymy, to mamy tak zwaną zasobność krytyczną, którą tutaj wspominaliśmy, odejmujemy zasobność aktualną, razy 30 to jest przelicznik do warstwy. 0,20 na hektarze i żeby przeliczyć, jak tutaj mamy zapisane, z miligramów P2O5 na 100 gramów gleby, bo w takie y, wyniki otrzymujemy ze stacji chemiczno-roliczej na kilogramy na hektar, czyli żeby podnieść o 1 miligram, to jest 30 kg. No i oczywiście liczymy też składnik netto, czyli wykorzystanie, wykorzystanie. przez to dzielimy to przez 0,75. I taki przykład obliczenia. To nie będzie nigdy 100% w jakimś dłuższym okresie czasu. Raczej nie, bo zawsze część składnika albo ulegnie rozproszeniu, albo też się uwsteczni w, w przypadku fosforu. Tak fosfora, także ten fosfor jest niewymiennie wiązany. Ale gdybyśmy tak na przykładzie chcieli policzyć, mieliśmy 16,9 mg fosforu. Według próby, według tej analizy, krytyczna jest 14 do 18 no to gdyby moglibyśmy powiedzieć, że ok, już możemy tutaj oszczędzać, nie musimy robić korekty, ale celowo założyłem tutaj, że chciałbym mieć 18, żeby przedstawić tą korektę już na konkretnym wyliczeniu, czyli 18 minus 16, 9 razy 30, czyli 33 przez 0,75, tyle musiałbym gdzieś w zmianowaniu znaleźć tego składnika, żeby podnieść tą o ten... Jak widzimy, 1,1 mg, no bo tak naprawdę 16,9, a chciałbym mieć 18, ale patrząc na te wartości, o których tu wspomniałem, 14,18, tak naprawdę wszystko się fajnie spina i przy konkretnej analizie tu już byśmy bardziej bazowali na tym obliczeniu bilansowym. I co jest istotne, no można by było powiedzieć, że mając te 16,9, jeszcze można tutaj w pewnym stopniu oszczędzić na tym nawożeniu według tego bilansu, który tutaj wcześniej przedstawiłem. Przejdźmy do potasu. Czyli tego składnika, który z pewnością z racji, no. gdzie pracujesz również, bardziej również, cię... również mnie <laughs> bardziej interesuje z racji Dokładnie. tego, że potas jest bardziej mobilny, po pierwsze niż fosfor, po drugie, no, zawsze roślina go dużo więcej pobiera ogólnie niż fosforu, tak? Dwa czasem trzy razy zależy od tego, To, co, co powiedzieliśmy, no, te zapotrzebowanie jest najwyższe na potas, tym niemniej akurat tu bym takiej gradacji nie robił dlaczego? No bo idąc tym tropem, to, to moglibyśmy pracy. powiedzieć, że mikroelementy odpuszczamy, bo rośliny pobierają najmniej. ich najmniej. A to byłby no zasadniczy błąd. błąd, jeśli chodzi o gospodarowanie składnikami, ale niewątpliwie też potas ma bardzo ważne, wiele ważnych funkcji i to też trzeba docenić. To, co tu podkreśliłeś wcześniej, te potrzeby są zdecydowanie wyższe. Jeśli teraz przyjąłem średnio te 80 kg, to podział jest taki, że w tych nasionach średnio wynosimy około tych 10 kg, co tu wcześniej powiedzieliśmy, a reszta jest w słomie, czyli 315 kg. I teraz I tak jeszcze stosunek między nasionami a słomą jest też bardzo widzę zbliżony w rzepaku, ale nasionami asłom... nasionami a słomą, e, bo to jest ten sam przykład. Tak, to prawda? jest ten tak. sam przykład. Tego też przełożyliśmy ambitne cele, że 4,5 tony, tony. Okay. oczywiście Państwo musicie tutaj wpisać te 4, tak, 3,5, te, te wartości, które Państwo jesteście w stanie w swoich gospodarstwach tutaj zbierać. I teraz, jeśli byśmy założyli, że zbieramy resztki roślinne, czyli zbieramy plon boczne, no to oczywiście te ściernisko i tak dalej, coś tego składnika hmm. zostawimy. I w przypadku potasu, no, przepraszam, rzepaku, całkiem znaczącej ilości, tak, bo tak. to wychodzi nam aż ponad, ponad 60 kg. I to już wyliczymy wartość netto, co jest ważne. Nie? Czyli już tutaj po uwzględnieniu tego wskaźnika wykorzystania, tym niemniej wskaźnik wykorzystania z resztek roślinnych, czy też z nawozów mineralnych, czy naturalnych jest wyższy niż w przypadku fosforu. Tam mówiliśmy o wartości 75, tutaj mamy 90%. I na co będę tu zwracał uwagę, że jeśli zastosujemy obornik 30 ton, wprowadzamy około 210 kg, więc netto razy 0,9 daje nam 189 kg. Ale ta wartość obornika nie jest w stanie nam zrekompensować tej ilości, gdybyśmy wynosili tutaj w reszkach roślinnych. Jeśli popatrzymy na potrzeby, to proszę zwrócić uwagę, że w przypadku fosforu mieliśmy potrzeby ponad 300 kg. Jeśli potas, zapotrzebowanie mamy prawie 900 kg. Natomiast jeśli pozostawimy wszystkie reszki roślinne, całą słomę i policzymy netto te 90%, wykorzystanie z tych właśnie. Z tych nawozów organicznych z tej słomy to daje nam ponad 650 kg dopływ tego składnika zwrotu. Stąd też, jeśli popatrzymy na ten wynik finalny, średnioroczny z obornikiem, gdzie byśmy resztki zbierali. Mamy 160 kg w rok powinniśmy tak. zastosować, żeby ten bilans tutaj utrzymać. To jeszcze nawiążę do tego, tu mamy ten obornik jednak e, dany, a jeżeli ktoś by prowadził gospodarkę rabunkową, czyli w ogóle nie ma produkcji zwierzęcej, albo nie może od no kogoś zastosować. Prawie, prawie o 50 I nic, kilogramów i nic to... nie zostawia, więc tak naprawdę dodatkowo, czyli dwójka z przodu wchodzi w tym momencie. Tak, no co bo, bo mamy te 189 przez 4, czyli prawie, prawie 50 kg tak. byśmy musieli średnio nie rocznie doliczyć to mamy ponad 200 kg i to pokazuje jak ten składnik jest istotny w jakich ilościach jest pobierany ile należałoby uzupełnić teraz mógłbym tobie zadać pytanie a ile się średniorocznie potasu stosuje raptem te kilkadziesiąt kilogramów 30 czy 30 parę kilogramów rocznie? Patrząc na ostatnie dane gusowskie, yy, wyszło 34,3 kg, więc. No więc tak naprawdę na widzimy, który składnik bardzo często limituje nam chociażby dobre działanie azotu, nie? czyli tak, tego tak. nadrzędnego no, składnika pokarmowego. Po, po, po odczynie gleby potas jest drugim w kolejności, który uważa się, że to jest ten limiter plonu. tak? No no oczywiście po... nie licząc wody, no bo Ta, to jest jeden z Ale jeżeli mówimy o składnikach pokarmowych, nie. to poza pH, to no. potas jest na drugim miejscu. Więc zgodzę, do... zgodzę się w zupełności, bo bo te dane, o których tu wspomniałeś, no to jest kosmos, nie? te się mocno rozjeżdżają. Tym niemniej, no oczywiście trzeba mieć świadomość, że też nie zawsze tą średnią pobieramy, bo jak wspomniałem wcześniej, ja przyjąłem 80, a czasami wystarczy 65, i tu już jest możliwość pewnych oszczędności w tym bilansie, jeśli mamy wszystko dopilnowane. No a z drugiej strony no, kłania się to gospodarowanie resztkami roślinnymi, bo jeśli bym miał to gospodarstwo nastawione na produkcję roślinną i nawet nie miał tego obornika, to zauważ, że średniorocznie mi wychodzi około 70 kg. I też tutaj wykorzystanie przyjąłem na poziomie 90%. I to pokazuje tak naprawdę, jaki powinien być trend, jeśli chodzi o gospodarowanie potasem, że musimy dbać o recykling, żeby cały czas te resztki wracały i pracowały do tych roślin następczych. I to już jest też uwzględnione. Częściowo, jak tu wspomniałem, wykorzystanie i rozproszenie przez to składnika w zmianowaniu. Bo Warto mieć na uwadze co: że jeślibym popatrzył zero-jedynkowo, że rzepak uprawiam po pszenicy, no to wtedy tą ilość, którą wprowadzę w pszenicę, wykorzystanie 50%, no to ta dawka mi znowu wyjdzie dosyć wysoka. Ale jeśli będę patrzył, że te nawozy organiczne też działają w całym zmianowaniu, no to wtedy ta wartość wzrasta aż do 90%. Tak. Oczywiście czasami będzie 85, a, czasami ale, będzie 90 parę, jest Naprawdę jest uzupełnione. Dlaczego? No bo patrząc na ostatnie lata, ja nie mogę tu założyć, że potas mimo że jest mobilny, to on jest wymywany, bo tej ilości i rozkład opadów jednoznacznie wskazuje, że ten termin wymywania składników pokarmowych, nawet w przypadku azotu, a tym bardziej potasu, no jest troszkę tutaj nadbudowywany i. Krótko mówiąc, za dużo się o tym mówi w stosunku do realiów, które mamy, bo, bo tak naprawdę no, muszą być opady, musi być dużo tej wody i wtedy ten składnik będziemy tracić. Więc jeszcze raz chcę podkreślić, można to, pomimo że mamy tak wysokie potrzeby tych roślin zmianowanych względem potasu, mhm. można to robić efektywnie, tylko trzeba tutaj odpowiednio podejść do gospodarowania resztkami roślinnymi. Ja zdaję sobie sprawę w praktyce, że w praktyce jest taka sytuacja, że bardzo często co, no, będzie tak, że... Będą takie systemy mieszane, nie? że na przykład słoma zbóż będzie zbierana, żepaczana pozostawiana, kukurydziana pozostawiana, będzie obornik. No to wtedy, wtedy Państwo byśmy by musieli odpowiednio bilansowanie, bilansowanie, i bilansowanie i korzystając z tych ilości, tabel. Tak? Oczywiście zdaję też sobie sprawę, że trzeba gdzieś te dane znaleźć, i to jest też bardzo istotna rzecz. Dlaczego? No nie, Bo nie mamy takich typowych danych, jak w tej chwili mamy do azotu, że tyle, tyle i tyle. Tak to obliczać do fosforu potasu? Różne dobra. szkoły, różne. Różne, różne dane. szkoły, różne dane, różne publikacje, różne dane. Sam się łapie na tym, że my tu pokazujemy jedne dane w przypadku potasu, inni pokazują o 20-30% niższe, na przykład zapotrzebowanie. I trzeba mieć świadomość, że te wyniki skąd się biorą? Skąd się biorą? No bo zauważa jedną rzecz. Jeśli popatrzymy, że rzepak będziemy uprawiali na glebach wyczerpanych w potas, o niskiej zasobności, no to też nie oczekujmy, że pobranie jednostkowe będzie na poziomie 80 kg, bo nie będzie, bo będzie niższe. No ale z drugiej strony też mi wtedy trudno założyć, że w stanowiskach wyczerpanych będę zbierał 4-4,5 tony nasion. To wtedy do obliczeń musiałbym przyjąć na przykład 3-3,5 tony. I też odpowiednio tak, i ten założyć, bilans, tak, bilans będzie, będzie po prostu inny. Dlatego no trzeba do tych warunków, które, które mamy dostosować. w swoim gospodarstwie, dostosować i te bilanse liczyć. Tak. Ale tą metodą można to w miarę dobrze obliczyć. No i kwestia tego typu idąc dalej. No, trzeba odnieść to też do tych zasobności krytycznych. Tak, tutaj w, w, w przypadku potasu i magnezu będzie nam chodziła jeszcze kategoria grona. Tak, dlaczego tak. nie było w przypadku, w przypadku fosforu? W tak? Jeśli patrzymy na te klasy zasobności, warto zauważyć, że przykładowo, gdy żywak uprawiamy na glebach o ni yy, lekkich, no to w tym momencie powinniśmy mieć powyżej 15 mg, czyli ta, tą zasobność na wysokim, na wysokim poziomie. poziomie. Natomiast jeśli na glebach średnich, górne granice zasobności średniej i wysokiej, no i jeśli na glebach ciężkich, no to w tym momencie zasobność średnią do środkowych granic tutaj zasobności wys wysokiej. I jeśli tak mam zbudowaną zasobność, to wtedy spokojnie te wyliczenie, które wcześniej przedstawiłem przy racjonalnym gospodarowaniu resztkami roślinnymi to jest bezpieczne i to jest też budowanie tej zasobności pod te rośliny następcze. Dlaczego? Bo jeśli popatrzymy na to, że My tutaj zostawiamy w samej syłomie rzepaczanej, rzepaczanej e, prawie 300 kg składnika netto na stanowiskach żyznych. Jeśli mam tą zasobność zbudowaną, o którą tutaj wcześniej mówiliśmy, no to zauważ, jeśli po tym rzepaku jest uprawiana pszenica, to tak naprawdę tą pierwszą pszenicę można zaniechać nawet nawożenie potasu, tak. bo tutaj mam i tak nadmiar w stosunku do tych potrzeb pokarmowych, ale warunek podstawowy. Musisz to robić w stanowisku żyznym, no i druga rzecz, musisz te resztki roślinne tutaj na tym polu zostawić. Przykład z pola, które ostatnio wizytowałem. W pewnym momencie no działka się układała tak jak się układała i na pewnym momencie jest rzepak zasiany po rzepaku, mhm. a na większym areale jest rzepak zasiany po pszenicy, gdzie słoma była zebrana i żaden obornik w międzyczasie przez ostatnie trzy lata nie wchodził. I tak naprawdę mógłbym iść, czy, czy każdy z nas, odciąć ręką, gdzie są braki potasu, które zaczęły występować. Oj. Oczywiście azot tam też już wchodził, bo dawka azotu była zastosowana ta sama. Tam, gdzie rzepak jest po rzepaku, wygląda to pikabela. Dokładnie, to bo tutaj trzeba, Radek, zauważyć jedną rzecz, że tak naprawdę chodzi o to, że my nie mówimy, że rzepak w trudnych czasach mniej potrzebuje. Nie, cały czas to no, zapotrzebowanie tutaj podkreślamy, jakie jest, ale same gospodarowanie tam, gdzie ten potas się znajduje, czyli resztkami roślinnymi, w dużym stopniu później się przekłada na to, ile musimy zastosować tego składnika w nawozach, bo jeśli zbierzemy tą słomę, nie ma i tutaj nam wyszło w tego wcześniejszego bilansu, że te 160, czyli na przykład 400 kg kornkali trzeba i do tego jeszcze mieliśmy obornik, a co jak nie będzie, no to wyszło no by nam to 500 kg w Korkali. Tak, półtona tak. i, I półtona. oczywiście się wszyscy dziwimy, no azotu daliśmy, powinno na te 3, 3,5 tony urosnąć, ja to nawet na te 3,5 tony czasem no. nie chce, bo jednak jest za mało. Tak, tego na rolnika podnasz. dzisiaj przy tych uwarunkowaniach często interesuje 4,5 albo 5 tak, ton, nie? o tym też... Ta ekonomia. Tak, no i teraz to... jeśli robimy korekty, jeśli byśmy mieli te niższe zasobności, no to warto zauważyć, że ten wzór jest dokładnie taki sam, jak hmm. przedstawiałem wcześniej. Przy czym wykorzystanie jest większe, czyli 0,9 tutaj dzielimy. No i podstawiając dane, mieliśmy 19,6, glebę ciężką. No, przyjąłem, że to już by wystarczyło. Znowu, podobnie jak tutaj przedstawiałem wcześniej, ale żeby cokolwiek Państwu pokazać, no to proszę zauważyć, gdybym przyjął ambitny cel, że gdzieś tą środkową wartość tych zakresów, które tutaj pokazywałem, dla gleby ciężkiej to 22, no to by mi wyszło, że musiałbym gdzieś w zmianowaniu znaleźć. Dodatkowo w nawozach, czy to nawozach naturalnych, czy mineralnych, no 80 kg, co można przełożyć na przykład na 200 kg korn kali. Jeśli przejdziemy do trzeciego składnika, który dostajemy w analizie podstawowej, czyli magnezu, postępujemy analogicznie, jak w przypadku tutaj wcześniejszych składników pokarmowych, czyli obliczamy zapotrzebowanie na plon główny, plon uboczny. Co tutaj od razu się rzuca w oczy, że w porównaniu do tych dwóch pierwszych składników, czyli fosforu i potasu, no, magnez jest pobierany w mniejszych ilościach tak. nawet przez tak wymagającą Róślinę roślinę rzepak. jak rzepak, tym bardziej przez inne te rośliny, które tutaj są w zmianowaniu, czy to będzie jęczmień, czy to będzie pszenica. Ale co jest ważne, jeśli tutaj zrobiłem ten bilans i przejdę już do tej konkluzji średniorocznie mhm. wyszło nam około 25,5 kg przy oborniku. przy oborniku i 28 kg bez obornika, czyli można powiedzieć, że niejako te nawozy się tutaj równoważą w zmianowaniu, oczywiście. Magnes, podobnie jak i potas czy fosfor, też rozpatrujemy w całym zmianowaniu. Na co będę zwracał uwagę, że to obliczenie tutaj jest w przeliczeniu na MG. Więc w tym momencie, jakbym chciał przeliczyć na tą formę, która jest podawana w nawozach na MGO, to jest przelicznik 1,658, czyli 1,66 po zaokrągleniu i. Można powiedzieć, że wtedy jeszcze ponad półtora razy więcej, tak, by trzeba ci, o, było średniorocznie 40 40 -50, zastosować, 50, żeby, żeby ten bilans tutaj odpowiednio uzyskać. Tym niemniej, jeśli patrzymy na wartości krytyczne, tutaj jeśli chodzi o zasobność, tak samo jak tu podkreślałeś tak. wcześniej, uwzględniamy kategorię agronomiczną gleby. Ten nasz przykład dotyczył gleby ciężkiej, czyli przyjmuje się, że to jest od 8 do 10 mg MG na 100 g gleby, hmm. czyli środkowa wartość zasobności średniej do górnej wartości zasobności średniej. Hmm. I co jest bardzo ważne, bo tutaj jest robiony błąd, niestety bardzo często nawet na uczelniach niektórzy hmm. naukowcy ten błąd popełniają. W analizie, która jest robiona w stacjach chemiczno-rolniczej, czyli gdzie tkwi szczegół, rolnik otrzymuje wynik w MG na 100 g gleby, a nie w MGO. I zalecenia wychodzą źle. Tak, bardzo często, bo fosfor i potas otrzymujemy w formach lękowych, czyli P2O5, K2O. Tutaj otrzymujemy w Mg, więc w tym momencie, jeśli przedstawię ten wzór do korekty zasobności, czyli zawartość krytyczna minus aktualna, razy 30 razy 0,75 i pokażemy obliczenie, że mamy 4,8, czyli niską na glebach ciężkich, krytyczną byśmy zaznaczyli tutaj tą dolną granicę. Tego zakresu, który pokazałem wcześniej, no to w tym momencie 8, razy, 8 minus 4, 8 razy 30, 96, wychodzi nam 128 kg MG. Żeby Przelikają. przeliczyć na MGO, zauważ Radak, mnożymy 1,658 i mamy w zmianowaniu, w tym konkretnym przykładzie, można Przecież. powiedzieć, że to jest ponad 200 kg i patrząc na te trzy składniki, które dałeś mi tutaj mm -hmm. wcześniej do analizy, tym składnikiem limitującym plon będzie magnes. W tym przypadku to w tym niby przypadku. najmniej potrzebne tak, W najmniejszych ilościach tak, pobieramy, a, a będzie że, magnez, bo najwięcej. Było, tam moglibyśmy powiedzieć, że już mieliśmy te zakresy krytyczne mhm. i przedstawiałem te wyliczenie tylko tak, po to, to żeby oszczęd, pokazać, jak to, jak to zrobić. zrobić. Jak najbardziej można, bo mieliśmy ten zakres krytyczny no. i można byłoby mocno oszczędzić. Natomiast w tym tak. przypadku przy niskiej zasobności, tym składnikiem krytycznym jest magnez i tak naprawdę konkretnie w tym gospodarstwie powinni zacząć od. Znalezienia tego składnika, patrząc na termin, z którym się spotykamy, no dzisiaj Bardzo zostaje by było... tylko i wyłącznie kizeryd. siarczan magnezu czy kizeryt do zastosowania, bo już moglibyśmy powiedzieć, że on powinien być zaaplikowany, ale mimo wszystko spotykamy się końcem stycznia. Zakładamy, że w lutym będzie, będą jakieś tak. opady, i wcześniej ten kizeryt na tym polu by się znalazł. Dobrze. tym lepiej. to mamy w zmianowaniu, czyli w takim uprawie teraz rzepaku, tu i teraz, co byś powiedział? 200 kg kizerytu, czyli wprowadzamy adekwatnie 40 kg magnezu? Czy jeszcze iść w wyższą dawkę? Ja bym Potrzeba. powiedział, że tu i teraz, patrząc na to, że jesteśmy wczesną wiosną, to by trzeba było zastosować co najmniej tyle, jakie są potrzeby rośliny. Mhm. Założyliśmy ambitne cele, bo tam 4,5 tony były wpisane, więc te 200 kg, dlaczego jeszcze? Bo robiąc 200 kg kizerytu, robię pełne zapotrzebowanie na siarkę tutaj na cały okres wiosenny i mam załatwione, Dwa te bardzo istotne składniki, które kontrolują gospodarkę azotową, na etapie pobierania, ale też później przekształcania pobranego azotu w plon, i wtedy one by nie były tutaj limitujące. Natomiast no, mimo wszystko, gdzieś stopniowo w zmianowaniu tutaj ten składnik gdzieś powinien się pojawiać w większych ilościach. Mam tutaj w tym w tej analizie na myśli magnes, dlaczego? No żeby doprowadzić do tej zasobności krytycznej, bo jak będę miał tą krytyczną zasobność, mm. no to wtedy z jednej strony bilans, a z drugiej strony można byłoby powiedzieć, że można gdzieś o te 20-30%, jak masz te górne granice tej zasobności krytycznej już mocno zacząć ograniczać, tak. bo już w większym stopniu będzie gleba. Na razie mamy glebę o niskiej zasobności, więc ona sama wymaga regeneracji, a jeszcze dodatkowo roślina też potrzebuje tego składnika. Yy, tutaj Drodzy Państwo, K.Z. przygotował dla Państwa kalkulator nawozowy. Ten kalkulator cały czas jest udoskonalany, więc zachęcamy do skorzystania, do pewnej podpowiedzi, gdzie możecie wybrać roślinę. Jeżeli wybierzecie roślinę, jest wybór właśnie, jak macie próby glebowe, zasobności na fosfor, potas, magnez, czy jakieś nawożenie organiczne czy naturalne było wprowadzone, zakładany plon i sobie. Przykładowe dawki do zastosowania nawozów azotowych, fosforowych, potasowych, magnezowych i siarkowych możecie zobaczyć. Niemniej ten kalkulator jest bardzo specyficzny, więc jeżeli ktoś ma z nim problemy, zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami w Polsce. Tak, jest nasz czwórka. Kolejna rzecz: kalkulator jest dostępny zarówno na aplikację w telefonie czyli pobrać go można ze sklepu App Store bądź Google Play. Ewentualnie ktoś stwierdza, że ten ekran jest zbyt mały, można kalkulator sobie pobrać na komputer, laptop i tak dalej, tablet. Wystarczy wpisać Kali Toolbox K, +S, jeżeli mówimy o wyszukiwarkę, Jeżeli mówimy o tablet czy telefon, to już Państwu przedstawiłem. Witku. Obliczenia mamy, część taką, powiedzmy, którą założyliśmy, mamy. Mamy kilka pytań od naszych osób, które nas śledzą na Facebooku. I z takich pytań chciałbym Ci zadać pytanie, które przesłał nam Pablo pod takim nikiem. Co w przypadku siarki? Jesienią podałem około 117 kg trójtlenku w rzepaku. Jak podejść do nawożenia tym składnikiem wiosną? No ja sobie zdążyłem już przeliczyć, co to znaczy te 117 kg trójtlenku. Przeliczyłem na S, czyli krótko mówiąc, przemnożyłem razy 2,5 i mi wyszło, że zastosowane zostało 46,8 kg S. Mhm. To nie są małe ilości. W tym pytaniu, czego mi brakuje, mianowicie przede wszystkim formy, w jakiej formie ta siarka była zastosowana, bo ona może być w różnych nawozach mhm. zastosowana, mogła być zastosowana w Kizerycie, na przykład, mhm. o którym tu mówiliśmy wcześniej. Mogła być zastosowana w różnych nawozach, na przykład też chociażby w superfosfacie czy w prostym, tak, no tak. czy w, w, w siarce elementarnej, czy chociażby w gipsie, czyli mm -hmm. tutaj w siarczanie wapnia. Dlaczego akurat tego mi brakuje? Jeżeli Bo, to przyjmijmy, powiedzmy, tą y, opcję y, mniej dostępnej siarki, czyli słabiej rozpuszczalnej ewentualnej i tak dalej. Czy y, jest, jest tutaj? Jeśli to by była opcja słabiej rozpuszczalnej siarki, no to w tym momencie mimo wszystko nie rezygnowałbym tutaj z wiosennego nawożenia. A nawet często, jeśli by to była lepiej rozpuszczalna siarka, no to po pierwsze, może bym nie zastosował aż w takich ilościach już jesienią, bo gro potrzeb roślina taka jak rzepak, zresztą każda inna roślina realizuje tutaj w okresie wiosennym. Tym niemniej e, zawsze bym się asekurował, szczególnie w rzepaku, że mimo, że dałem jesienią, to jaki starter łatwo dostępnej siarki bym na wiosnę mhm. zrobił, albo wspomnianym nawozie, o tutaj wcześniej mówiliśmy Kizerycie. Albo na przykład, jeśli mamy jakieś uzupełniające nawożenie potasem kornkali, też ma przecież łatwo dostępną siarkę. Albo też przy okazji nawozów azotowych, których część z tych nawozów też jest też wzbogacana w miarę łatwo dostępną siarkę. I teraz konkretnie tutaj na to pytanie, patrząc na ilość, mógłbym powiedzieć, że. Ten starter powinien być w granicach około tych 15 do 20 kg S. Mm -hmm. Czyli po przemnożeniu razy 2,5, wtedy mamy tą wartość w EZO 3 jaką tutaj powinniśmy stosować. Dlaczego mówię 15 do 20? Bo się przyjmuje, że przy jesiennej aplikacji przynajmniej na tą jedną tonę powinniśmy zastosować. A te potrzeby to jest około 15 kg tak, S na jedną tonę nasion plus odpowiednia masa słony. A przypadek, jeżeli. Nawiązując jeszcze do tego pytania, jeżeli byłby przypadek taki, że ktoś zbadał sobie tą zasobność w siarkę i okazuje się, że jest na bardzo niskim poziomie, zastosował taką ilość siarki w nawozie bardzo wolno działającym, no bo robił no. to jesienią. To wtedy ta dawka wiosenna powinna być dużo wyższa siarki, czy jednak też byś zostawił ją na bazie to tych 15 kg? To powiem inaczej, No wszystko zależy jeszcze też, jakie mamy, tak jak mówiliśmy wcześniej. Z jednej strony, w jakich nawozach to było aplikowana, a z drugiej strony, z tyłu głowy mamy, że jeśli to byłyby te nawozy łatwiej rozpuszczalne, to ta siarka siarczanowa jest jednym z bardziej mobilnych składników w glebie, więc. Też jeśli byłoby dużo na przykład wody i do tego, że pak byłby uprawiany w lekkim stanowisku, no to wtedy może nie tyle by mi go wymyło, co może by go wmyło głębiej i by sięgały te głębiej znajdujące się korzenie, no to wtedy oczywiście przy niskiej dostępności tej siarki w glebie ten starter byłby odpowiednio większy. Nie? Okay. To zróbmy następne pytanie, jak już jesteśmy przy, przy siarce, to może do Pana Wojciecha. Pójdziemy. Czy można zastosować estakizery czy kornkali bezpośrednio przed lub po wapnowaniu? Jak najbardziej tutaj akurat nie ma takich zastrzeżeń, że coś nam się wydarzy, aczkolwiek też musimy patrzeć na to, co się może stać, nie? bo patrząc realnie, jeśli wprowadzimy nawozy wapniowe, no to jeśli nam się ten estakizery rozpuści, no to wapń, jak się połączy z tą siarką, może powstać gips i nie tyle stracimy tutaj ten magnes, to część tej siarki może być zblokowana. Tym niemniej, patrząc na dynamikę przemian tych nawozów, jeśli byśmy popatrzyli, że zwapnujemy na przykład nawozami węglanowymi, no to myślę, że ten kizeryt już dawno będzie rozpuszczony, już ładnie w glebie tak, to, to wtedy co, co pierwsze, jeżeli byśmy zrobili sytuację kizeryt, a wapno węglanowe? Co, co w której kolejności? Powiem inaczej. No jeżeli za, siedzimy zawsze, dzisiaj, tu tak, i teraz. Tak, oczywiście ale jeśli siedzimy tu i teraz, no to tak jak wspomnieliśmy, dzisiaj już nie jest czas wapnowania. Tak. Więc szczerze mówiąc, zostaje nam tylko kizeryt, i trzeba mieć z tyłu głowy to, że ten magnes z kizerytu też potrafi wyłączyć te zakwaszające jony przede wszystkim glinu i też łagodzić niejako skutki zbyt Exacto, kwaśnej tak. gleby tak, na rozwój roślin, czy też rzepaku, czy innych. Czy innych gatunków tym niemniej oczywiście nie zastąpi nam wapnowania, kizeryt nam nie podwyższa pH, nie, nie, nie reguluje nie nam odczynu gleby, wspomaga proces, natomiast wspomaga te procesy i teraz idąc dalej, natomiast gdyby to było w okresie jesiennym, nie tu i teraz, no to można powiedzieć, że na glebach kwaśnych zawsze priorytet ma wapnowanie. No, jako pierwsze, tak, żeby no, najpierw tak, musimy podnieść budujemy... odczyn, a później, jak to mówią, ta, ten, ta gleba jest bardziej chłonna i przytrzymująca dany skład. No tak jak Radek tu tak. powiedzieliśmy, no, najpierw jeśli budujemy dom, no, budujesz do tego, fundament, tak. a, a nie, nie zaczynam od ściany i a nie zaczynasz od sufitu, czy nie zaczynasz od dachu. Nie? No, tak to wygląda, bo ten magnes czy siarka, jeśli będzie kwaśno, to też nie będzie efektywnie tutaj mhm. pobierane z gleby. Nie? A jeżeli byłby przypadek nie węglanowy, tylko kredę w postaci granuli i prawdopodobieństwo spotkania się granuli kizerytu z granulą wapna, jeżeli tego stosujemy 200 kg na hektar, a tego dajmy na to pół tony? To tu akurat bym powiedział, nie dajmy się zwariować mhm. i to nie róbmy tak, że musimy to gdzieś tam rozciągać w czasie, bo takiej ilości można nawet połączyć i zastosować w jednym terminie, czyli tego samego dnia wysiadzi kredę i wysiać tak. ten kizeryt tu się I, nic, nic nie się wydarzy te składniki, ten wapń też się w glebie znajduje więc tutaj na kanwie tych informacji, które gdzieś wypłynęły w ostatnich szkoleniach no nie dbałbym się w takiej sytuacji, że zaraz cała siarka, którą zastosowałem tak, z kizeryciem i w będzie w gips, w gips złapana i to będzie niedostępne mhm. no też trzeba mieć świadomość, że przecież my gipsy też stosujemy w okresie jesieni jako źródło tak. wapnia, czy jako źródło siarki, też pewnie. słabiej rozpuszczalnej ale też źródło siarki mhm. Z potasem też tu żadnego problemu nie będzie, bo jeżeli tu nie, pan nie, Wojtek nie, nie. pyta o, o konkali, to... Jeśli chodzi o potas, to, to, to tak naprawdę no, można powiedzieć, że nie ma żadnych antagonizmów. To są dwa kationy. Oczywiście rośliny pobierając czy wapń z tego wapna nawozowego, który tutaj zastosujemy, czy pobierając potas, oczywiście to będzie w pewnym sensie konkurencja o nośnik. Natomiast tutaj hmm. nic złego się nie wydarzy i Żadnych niekorzystnych zjawisk tutaj w glebie no, nie akurat będzie. bym nie, nie, nie oczekiwał. Dobrze. Kolejne pytanie od pana Tomasza. Czy na przykładzie ostatnich lat, podejrzewam, że chodzi o lata suche, poleciłby pan zastosowanie azotu jednorazowo, czy dzieląc dawki? O rzepaku mówimy, tak? tak, tak. Jakie formy azotu należałoby użyć przy jednorazowym stosowaniu w rzepaku? No, powiem inaczej. No, to już jest takie pytanie, które tak naprawdę no, bardzo często się pojawia w ostatnim czasie, bo. Zwykle jest tak, że jak przychodzi do stosowania drugiej dawki. Jeśli to nie są dwie dawki bardzo blisko siebie, to to nam dobitnie pokazał rok poprzedni, że już było na tyle sucho, że nie, tyle, nie tylko te nawozy już po rozpuszczeniu miałyby problem z przemieszczaniem, ale one miały problem z samym rozpuszczeniem stosowane w dłuższym okresie czasu między pierwszą a drugą dawką. Stąd też wielokrotnie robiliśmy już takie badania, gdzie azot był stosowany. Jednorazowo. No i teraz jest kwestia tylko tego typu, czy robimy to w jednym przejeździe, czy robimy wtedy to w dwóch przejazdach, bo hipotetycznie, jeśli się upra i te dawki nie są wysokie, to ja czy RSM, czy saletra manową, czy saleczak jestem w stanie wtedy w jednym przejeździe zrobić. Natomiast standardowo jest tak, że zwykle to są dwa przejazdy, bo nie będę rozlewał na przykład 500 litrów tak, RSM-u i tak dalej. Zbyt wolno, jakieś poparzenia mogą się tak. pojawić i jest. tak dalej, więc czasami to jest. Mówiąc terminowo, jedna dnia ale dzień nie po raz. dniu, albo tam dwa czy trzy, trzy mm. dni przerwy, więc tak to wygląda w praktyce. Natomiast myślę, że granule, jakby się ktoś uparł, to jest w stanie na przykład te 500 tak. czy 550 kg tej saletry rozsiewać. Ja w swoim rodzinnym gospodarstwie no, bardzo często gospodaruję. brada akurat na takich lżejszych stanowiskach robiłem nawożenie na raz i robiliśmy to saletrom amonową i też niech. Tutaj nie uwierzę, bo też są takie opinie, że na przykład rsm mm. tak można to gdzieś zawężyć, mocznikiem i saletrą tak przykładowo gdybyśmy stosowali dwa nawozy, ale już tych azotanów nie powinno być zbyt dużo na starcie i mm. tak dalej, i tak dalej. I dlatego tą saletramonową amonową już będzieś ten większy odstęp tutaj czasowy zastosował. Nie zgodzę się z tym, z mojej praktyki wynika i też z badań, które prowadzimy, że. Wręcz te azotany są wskazane na starcie, bo one tutaj wpływają na gospodarkę hormonalną rośliny, regenerują rośliny po zimie, wybudzają tutaj do w miarę szybkiego startu, a to korzystnie też wpływa na gospodarowanie tym czynnikiem limitującym, którym jest woda, bo po zimie jeszcze tą wodę mam. A później, jak się często okazuje, już niestety tej wody mi brakuje. rok do tego to pokazał. A dawka w czystym składniku w takim rzepaku powyżej 100, 120 kg. No stosując no. tą saletrę, to zastosować nie ma jak gdyby negatywnego wpływu właśnie, tak, tak, no. tak zbyt duża dawka jednorazowa? Bo nie może co dwa trzy dni, no to też można by prawie powiedzieć, że to jest jednorazowa Ta, jednorazowa nie, dawka. No tak, no no, bo... to mówię, to jest tylko kwestia nazewnictwa, Ta. bo tak naprawdę jak się. Ale to coś nie przyciągną. ma jakichś właśnie negatywnych skutków? Nie żadnych negatywnych skutków, i te dawki, które były aplikowane w tych, czy w badaniach, czy u mojego brata, to były mm -hmm. zwykle dawki mieszczące się w granicach 170-180 kg mm -hmm. czystym. No i jeszcze do tego oczywiście dochodziło później wspomaganie roślin przez liście, ale to już w tych terminach, kiedy te wspomaganie się wykonuje. Mm -hmm. I jeśli była woda, to mimo, że to była uprawa rzepaku na czwartej klasie, bo taką brat posiada. Zbieraliśmy ponad 4 tony, 4,5, 4,7, 4,3, czyli jakby to miało mieć negatywny wpływ, to nie wierzę, żebyśmy zebrali takie plony. No, zgadza się. Tu mi się nasuwa pytanie, bo jeżeli będzie ta możliwość od 1 lutego i byłyby warunki, bo to też muszą być warunki, mm -hmm. nie tylko że data, jakbyś zalecił w tym sezonie stosowanie azotu w rzepaku? Czy bo tak jak było pierwszego, to wiadomo. nieraz było tak, że trzeba było tą pierwszego 100% dawki dać, czy dzielić ją, nie wiem, 60, 40, 80, 20. Czy może nie czekać, jeżeli. Ja bym powiedział inaczej. Wszystko zależy od tego, tak naprawdę, jakie produkty tutaj nawozowe są u rolników w gospodarstwie. Mhm. No to... Od tego należałoby zacząć. Dlaczego? Bo jeśli mhm. idziemy w termin 1 lutego, to ja muszę jeszcze założyć, Mimo, że tutaj może się to nie wydarzyć, bo, bo tego nie wiem. Ale a że jeszcze ale, przymrozki mogą być. Że tak? mogą być przymrozki, a mogą być jeszcze dosyć siarczyste mrozy, mrozy gdzie, mhm. gdzie jeszcze te rośliny będą no, potrzebowały tego, żeby nie być nadmiernie mhm. wybudzone i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko zależy od, z jednej strony, jakie mamy tutaj produkty na, w gospodarstwie, a z drugiej strony też od tego tak naprawdę, no czy ja to zrobię 1 lutego, czy ja to zrobię po 15 lutego, czy ja to zrobię na przykład końcem lutego, bo przykładowo warunki pogodowe mi na to nie pozwolą, albo nie wiadę, albo będzie śnieg, albo będą zastoiska wodne, albo głęboko zamarznięta gleba. Wiadomo, że to są te ograniczenia prawne, ale też też praktyczne, no, nie ma sensu na śnieg wsypać nawozów, żeby mi to poprzemieszczało i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj można powiedzieć, że te Zalecenia praktyczne pokrywają się z tymi zaleceniami prawnymi. I teraz idąc dalej, bo jeśli w hmm. tym roku wiemy, a to wiemy, że bardzo wiele gospodarstw ze względu na cenę, którą musieli zapłacić hmm. za nawozy, e, zatowarowało się mocznikiem, tak. i jest to mocznik z inhibitorem urazy, bo od ubiegłego hmm. roku tak, od tak, sierpnia jest wymagane. jest wymagane, że doglebowo może być stosowany hmm. mocznik z inhibitorem urazy, gdzie te działanie w stosunku do klasycznego mocznika tak, jest, jest jeszcze o tych powiedzmy 10 do 14 dni mm. wydłużone no to w tym momencie bym powiedział tak że nawet patrząc na to że to będzie początek lutego i połowę mm. tego azotu chciałbym położyć w tym moczniku a połowę w saletrze amonowej mm. to wtedy byłbym za tym żeby nawet to stosować jednorazowo bo tak ten mocznik będzie działał jakby ta saletra była stosowana po iluś tam tygodniach natomiast w sytuacji gdzie ja mam na magazynie tylko saletrę amonową mm. no to w tym przypadku takie rozwiązanie praktyczne żeby ten starter zrobić i zabezpieczyć część azotu w glebie. Starter polega na tym, żeby nie przegiąć dawki y, azotu saletrzanego czy tam, tak, tam tego szybko działającego do ilu, nie wiem, do, do 30 kg tego? Się, że to po te 28-30 kg powinno być, przekroczymy czyli to już... zauważ Radek, to wtedy by byłoby takie niecałe 200 kg tak. saletry klasycznej, saletry amonowej. Dlaczego? Bo może być taka sytuacja, że początkiem lutego jeszcze będzie ciepło, jak tu tak. wspominałeś o tych świętach, gdzie mm -hmm. było plus 15. Mm -hmm. Następnie przez dwa tygodnie będzie taka pogoda i ten rzepak się wybudzi i zacznie intensywnie ten Pobigać. azot pobiera, pobierać i gdzieś mi przyłożę mrozem, o którym minus mówiliśmy, 10, nie wiem, nie z wiatrem, czy minus kilkanaście z wiatrem i wtedy te rośliny mogłyby, które dostały ten azot w większych ilościach, bardziej ucierpieć. Natomiast jeśli patrzymy, tutaj dobrze, że zaznaczyłeś tą formę, że Byłoby to w innych formach. Na przykład stosujemy ten mocznik, stosujemy RSM, gdzie tych azotanów jest czwarta, mhm. to wtedy mogę sobie pozwolić na zdecydowanie wyższe dawki, bo z tyłu głowy tak, musimy wiem, pamiętać że, ta że, forma, że ta ta forma, jest w mniejszych ilościach, albo jej nie ma wcale. Jeżeli ta forma, która wybudza, mówię tą gospodarkę hormonalną, uwadnia te komórki, to jest ta forma azotanowa, natomiast czy to będzie amonowa, czy mhm. amidowa, to już jest z punktu widzenia ewentualnego rozhartowania rośliny no, no bardziej, bardziej korzystne czyli tutaj nie ma tego zagrożenia w tych innych formach. Przechodząc do kolejnego pytania, pan Mariusz napisał jaki wpływ na nawożenie magnezem ma magnez i siarka na zawartość białka i zaolejenie w rzepaku, w słoneczniku czy soi, no tych okay. gusinach, Można jak, powiedzieć, że tutaj trzeba yy, Czy one jest... mają bezpośredni wpływ czy jak tak. gdyby niekoniecznie, czy Raczej. muszą wspomóc azot, żeby tamten miał bezpośredni. Problem jest bardziej złożony. Nie? Dlaczego? Bo patrząc na literaturę, jednoznacznie jest przekaz taki, że magnez i siarka korzystnie wpływają na te parametry, które zostały tutaj wymienione. Czyli z jednej strony na białko, a z drugiej strony na przykład na zaolejenie, o których tutaj wspomnaliśmy. Natomiast zawartość białka i zaolejenia są to cechy przeciwstawne. Mhm. Czyli czyli, albo jedno, albo czyli, krótko mówiąc, i wyższa zawartość białka, tym niższa niższa zawartość oleju. Dokładnie. I teraz zauważ, jeśli no my to to mówimy, że to jest. Musimy idealnie wycelować z nawożeniem. Powiedzmy, powiedział tak, inaczej. To roślina sama sobie To nawet, to nawet nie rośina jak roślina, rolnik przede wszystkim tu <laughs> powinien zdecydować, ale chodzi o jedną rzecz, że jeśli my zastosujemy magnes siarkę i będziemy mieli bardzo wysoki poziom nawożenia azotem, czyli przenawozimy azotem. Mhm no to pójdziemy w kierunku tego, że jeszcze tutaj te dwa składniki będą bardziej cisnęły tutaj w kierunku tego białka i to białko będzie jeszcze wyższe, co na przykład w pszenicy byłoby wskazane, ale niekoniecznie w rzepaku, w słoneczniku czy w soi. Natomiast tutaj chodzi o to, że jak będzie racjonalna dawka, to w tym momencie do czego dojdziemy, że ten magnez i siarkę będą skutkowały tym, że gdyby nie było tych dwóch składników, to sam azot by zwiększał oczywiście białko, tym niemniej byłoby niższe zaolejenie. A tutaj będziemy mieli większą bazę, tak. tym niemniej im wyższa dawka azotu, tym będzie też spadało, mimo że ten magnez i siarka będą zastosowane, ale relatywnie ten spadek będzie mniejszy niż przy jednokierunkowym nawożeniu azotu. No, czyli rolnik musi dużo poświęcić na to, żeby dać. Tak, doprowadzić no z jednej rośliny. strony, bo no nie po to stosuje magnez i siarkę, żebym miał tutaj, no. Mhm. Bardzo wysokie czy też luksusowe poziomy nawożenia azotem stosować, bo to nie o to chodzi. Właśnie tak, jak mówiliśmy tu wcześniej, tak. że zależy nam na tym, żeby to było zbilansowane, żeby to było efektywne i też racjonalne ekonomicznie. Witku, myślę, że zakończymy dzisiejszy temat rzepaku na tych pytaniach. Drodzy Państwo. Ja bardzo tutaj dziękuję, Też dziękuję, radę, dziękuję, dziękuję za, za zaproszenie. spotkania za to, że corocznie wspierasz nas nową wiedzą, nową merytoryką. Ja ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że jeżeli Państwo do tego materiału macie jakieś pytania, proszę pisać. Postaramy się na te materiały i na te pytania odpowiedzieć. Ja ze swojej strony dziękuję, życzę wysokich, wysokich plonów, dobrych pieniądzach. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję Radku, bardzo. Dodatkowo ja dziękuję Tobie i dziękuję Państwu tutaj za wysłuchanie naszej rozmowy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia.